Jak stać się bogatym człowiekiem? Czy istnieją sprawdzone schematy postępowania, dzięki którym zarobimy pieniądze i staniemy się majętni? Jakie cechy charakteru musi posiadać każdy z nas, aby zostać milionerem? Jest wiele pytań, które zadają sobie osoby, które chcą stać się bogate. W dzisiejszym wideo pokażę Wam poparte ponad 20-letnimi badaniami sprawdzone schematy zachowań, które doprowadziły tysiące osób do zostania milionerami. Jeżeli więc chcesz poznać sekrety najbogatszej części społeczeństwa, pragniesz stać się milionerem lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Milioner to osoba, która kojarzy się większości z nas jako człowiek sukcesu. Posiada wspaniały dom, jeździ najnowszymi modelami samochodów, co rusz wyjeżdża na egzotyczne wakacje i ubiera się w drogie ubrania, wydając na nie prawdziwy majątek. Tak znakomita większość z społeczeństwa wyobraża sobie osobę, która nazywana jest potocznie milionerem. Jak się jednak okazuje, to wyobrażenie odbiega znacząco od prawdziwego obrazu osób, które można nazwać milionerami. Thomas J. Stanley i William D. Danko postanowili zgłębić tę materię. Przeprowadzili oni szeroko zakrojone badania, ankietując tysiące osób, które posiadały majątek powyżej miliona dolarów. Na swoje badania poświęcili aż 20 lat, a konkluzją ich pracy była m.in. książka Sekrety amerykańskich milionerów, na której oparłem ten materiał. Wracając jednak do samych badaczy. Ankietując osoby majętne, okazuje się, że obraz, jaki kreują media i społeczeństwo na temat milionerów, ma się nijak do rzeczywistości. Typowy milioner jeździ 3-4-letnim używanym samochodem, mieszka w skromnym domu, nie wydaje kroci na ubrania i inne zabawki. Jest natomiast osobą niezwykle gospodarną, skromną i przede wszystkim żyjącą znacznie poniżej swoich ekonomicznych możliwości. Jak więc widzicie, milionerzy są osobami, które są dokładną odwrotnością tego, co widzimy w telewizji czy w mediach społecznościowych. Dlaczego więc w mediach krąży mit o tym, że każdy bogacz żyje dostatnio i nie żałuje sobie na nic? Grupa milionerów może zostać tak naprawdę podzielona według prostego schematu. Pierwszym jest właśnie grupa osób, które gromadzą kapitał, inwestują sporo swoich środków i żyją znacznie poniżej swoich możliwości. I te osoby możemy nazwać prawdziwymi milionerami. Ich majątek netto z roku na rok rośnie, a oni stają się coraz bardziej zamożni do tego stopnia, że w pewnym momencie mogą oni przestać pracować i żyć dostatnio z odsetek, jakie generuje zgromadzony przez nich kapitał. Druga część grupy osób to milionerzy, którzy są ulubieńcami portali plotkarskich, czyli ci, którzy pomimo, że zarabiają miliony, wydają wszystko, co zarobią, ponieważ nie potrafią zahamować swojej ogromnej chęci konsumpcji. To oni właśnie są tematem rozmów i wszystkich opowieści o tym, że milionerzy to osoby rozrzutne, które wydają ogromne ilości gotówki. Kiedy jednak przyjrzymy się ich majątkowi, okazuje się, iż pomimo sporych zarobków nie potrafią oni zgromadzić jakiegokolwiek majątku, bądź jest on bardzo skromny w porównaniu do zarobków, jakie osiągnęli oni na przestrzeni ich życia zawodowego. Niemniej jednak, to oni ściągają na siebie cały blask fleszy, ponieważ media uwielbiają pisać o ogromnej konsumpcji bogaczy. Cóż się jednak dziwić? Temat ten sprzedaje się bardzo dobrze, ponieważ rozbudza marzenia i rozpala pragnienia osób, które milionów nie zarabiają, wprowadzając jednak w błąd większość społeczeństwa. Wyobraźcie sobie artykuł, w którym prasa pisze o przedsiębiorcy, który ma mały zakład przetwórstwa drewna i żyje skromnie w niewielkim domku, jeżdżąc do pracy samochodem podobnym do tych, które mają jego pracownicy. Inwestuje jednak przy tym 30% swoich zarobków w różnego rodzaju aktywa, które po 20 latach ciężkiej pracy doprowadziły go do niezależności finansowej. Taki temat nie miałby wzięcia. Lepiej napisać o Małgorzacie Kożuchowskiej, która wydała na torebkę 8 tysięcy złotych. Wróćmy jednak do samych milionerów, a raczej grupy, która aktywnie buduje swój kapitał i wolność finansową.
Badania, jakie przeprowadzili Stanley i Danko, doprowadziły ich do zaskakujących wniosków. Osoby, które budują swój dobrobyt, posługują się zestawem zachowań, które są identyczne dla większości z nich. Ich głównym i zarazem najważniejszym fundamentem, na którym opiera się cały ich dobrobyt, jest życie znacznie poniżej poziomu, na jaki ich stać. Wydaje się to szokujące, ponieważ osoby, które zarabiają dobrze, powinny konsumować więcej niż ci, którzy zarabiają od nich mniej. Jak się jednak okazuje, to właśnie oszczędność i umiejętność poskromienia żądzy posiadania coraz większej liczby rzeczy jest kluczem do sukcesu. W dzisiejszych czasach jest to jednak bardzo trudne. Z każdej strony krzyczy do nas niezliczona ilość reklam, różnego rodzaju produktów i usług. Do tego płatność kartą czy chociażby rozbicie kupna na raty 0% sprawiają, że znakomita większość osób daje się uwieść zwiększonej konsumpcji. Jeżeli do tego dodamy presję społeczeństwa, która jest wywierana na każdym z nas, życie poniżej naszych możliwości finansowych wydaje się wręcz rozwiązaniem absurdalnym. Wystarczy wejść na dowolne social media lub portal, aby dojść do wniosku, że nie oszczędza nikt, każdy żyje ponad stan, a zaciąganie kredytów z lekką ratką jest czymś zupełnie normalnym. Milionerzy jednak są odmiennego zdania. Wiedzą, że tylko wtedy, kiedy będą szanować pieniądze, one będą szanować również ich samych. Dlatego też nie kończą na życiu poniżej swoich możliwości. Oprócz tego prowadzą skrupulatny budżet domowy, na który poświęcają sporo czasu. Wiedzą, że aby zdobyć bogactwo, muszą panować nad swoimi finansami. Dlatego też znakomita większość milionerów wie, na co idą ich pieniądze. Zaczynając od wydatków na dom, poprzez pieniądze, które są wydawane na edukację dzieci, kończąc na inwestycjach. Te ostatnie są również bardzo ważnym elementem budowania dobrobytu każdego z milionerów. Inwestowanie 10, 15, a nawet 30% swoich miesięcznych dochodów jest standardem wśród zamożnych. Wiedzą oni bowiem, że tylko dzięki inwestowaniu będą mogli zaprząc swoje pieniądze do pracy na rzecz ich późniejszej zamożności. Inwestują więc oni w giełdę, akcje spółek, nieruchomości, a także inne gałęzie gospodarki, na których się znają. Jest to bardzo ważne. Przeciętny milioner nie inwestuje swoich pieniędzy na ślepo. Wybiera sobie 2-3 różne segmenty gospodarki i poświęca swój czas na edukację, aby stać się świadomym inwestorem, po to, by móc dobrze lokować swoje ciężko zarobione pieniądze. Milionerzy również nie żałują pieniędzy na ekspertów od podatków, którzy pomagają im optymalizować dochody, aby maksymalnie wykorzystać możliwość amortyzacji i zapłacić tym samym jak najmniejszy podatek. Co ciekawe, wielu milionerów nie zarabia ogromnych kwot. Potrafią oni jednak tak znakomicie zarządzać swoim budżetem, inwestując środki, które nie zostały skonsumowane, że biją oni na łeb osoby, które zarabiają znacznie więcej od nich. W tym miejscu warto posłużyć się przykładem. Milioner posiadający firmę sprzątającą mieszka w przeciętnej dzielnicy miasta. Nie jeździ on wypasionym wozem, nie ubiera się w markowe ciuchy i nie traci pieniędzy na błyskotki, takie jak droga biżuteria czy tym podobne. Na pierwszy rzut oka jest zwyczajnym człowiekiem z sąsiedztwa i nie musi w żaden sposób manifestować swojego statusu społecznego. Drugą osobą jest lekarz, który zarabia bardzo dobrze i obraca się w kręgu innych lekarzy. Musi on sobie kupić odpowiedni dla swojego statusu społecznego dom, który znajdować się będzie w bogatej dzielnicy, a na który trzeba wydawać rocznie spore pieniądze. Do tego nowy samochód prosto z salonu, modne ubrania z najnowszych kolekcji mody i egzotyczne wakacje, jak również inne wydatki, które drenują portfel naszego doktora, sprawiają, że pomimo świetnych zarobków jest on cały czas zmuszony do wydawania ogromnych kwot na życie na odpowiednim poziomie. Bardzo często prowadzi to do sytuacji, w której znakomite zarobki idą w parze z ogromną konsumpcją i tym samym akumulowanie kapitału jest niemożliwe. Swoją drogą w przypadku wspomnianego doktora jest to jeszcze bardziej trudne. Koledzy, z którymi pracuję, wywierają na niego tak ogromną presję, że potrzeba naprawdę ogromnej siły woli, aby zaprzestać konsumpcji. Nasz doktor jest więc zmuszony do wyboru stylu życia, jaki oczekuje od niego społeczeństwo. Jak więc widzicie, kiedy przyjrzymy się bliżej osobom majętnym, możemy dojść do zaskakujących wniosków. Badania naukowe, które przeprowadzili Stanley i Danko, rzucają więc całkowicie inne światło na zagadnienie bogactwa. Osoby, które stają się majętne, to nie te, o których piszą kolorowe czasopisma, a ci, którzy w pocie czoła pracują na swój sukces.
Osoby takiego pokroju uważają, że niezależność finansowa jest ważniejsza niż życie na pokaz. Mają one talent zarówno do wyszukiwania okazji i ich wykorzystywania, ale również do użytkowania swojego czasu, energii i pieniędzy do akumulacji majątku. Wiedzę, jaką posiedli, przekazują swoim dzieciom, które z reguły również osiągają sukces, ponieważ zasady, którymi kieruje się ta grupa osób, są ponadczasowe i zawsze skuteczne. Niestety pospolity wręcz styl życia milionerów sprawia, że stoją oni w cieniu osób, które na lewo i na prawo szastają swoimi pieniędzmi. A szkoda, ponieważ gdyby propagować zasady milionerów, wiele osób stałoby się majątnymi, podążając tą samą ścieżką. Jak więc widzicie, aby stać się osobą naprawdę bogatą, należy stosować niepopularne w dzisiejszych czasach poglądy. Pytanie, które chciałbym zadać wam na koniec tego wideo, to czy jesteście gotowi zapłacić cenę za zdobycie niezależności finansowej? Czy potraficie odmówić sobie konsumpcyjnego stylu życia? Czy będziecie chcieli poświęcić wasz wolny czas na planowanie budżetu domowego i edukację finansową? Czy będziecie w stanie zaakceptować to, że wasi znajomi i rodzina będą wyglądać na bardziej zamożnych od was? Oczywiście tylko zewnętrznie, ale jednak. Czy podążycie wąską i krętą ścieżką budowania własnego majątku i odrzucicie od siebie wszystkie pokusy, jakie oferuje dzisiejszy świat? No właśnie, czy zapłacicie cenę? To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość i pokazało wam, jakimi zasadami kierują się zarówno ludzie bogaci, jak i ci, którzy tylko na bogatych wyglądają. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat tego, jak żyją bogaci, zachęcam was do przeczytania książki, na której oparłem ten materiał, a jej tytuł to Sekrety amerykańskich milionerów. Link do miejsca, gdzie możecie kupić tą książkę w zacnej cenie, znajdziecie pod tym wideo. Jeżeli materiał przypadł wam do gustu, pozostawcie komentarz taktyczny dla większych zasięgów, jak również łapkę w górę lub pomysł na wideo, które chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.